Rozdział trzeci. Lewek rechtleben tęskni, lewek rechtleben płacze. Takie wszystko dziwne i nowe, tak niepodobne ani do gęsiej, krochmalnej, ani smoczej ulicy. Dom parterowy w lesie, ani podwórka, ani rynsztoka. Drzewa jakieś dziwne, z kolcami. Łóżka stoją nie przy ścianie, a rzędami. Nie w małym pokoju, a w dużej sali, jak ta, gdzie wesela się odbywają. Na obiad była dziwna zielona zupa, a później mleko. Czapki z płótna i szelki do spodni. Wieczorem nogi się myje w długim blaszanym korycie. Trzeba spać samemu w łóżku, poduszka słomą wypchana i jeszcze okna pootwierane. Złodziej wejść przecież może, a mama i tata daleko. I lewek rechtleben pierwszego zaraz wieczora się rozpłakał. Niedługo trwał płacz, bo jakże nie zasnąć po dniu tak pełnym nadzwyczajnych przygód. Ale i nazajutrz, gdy po śniadaniu było trochę wolnego czasu, lewek znów zaczął płakać. Do domu. Dlaczego chce jechać do domu? Może głodny? Nie, nie jest głodny. Może mu zimno? Nie, nie jest mu zimno. Może sam spać się boi? Też nie. Może w domu ma więcej zabawek? Nie, wcale nie ma zabawek. Lewek wie, że tu jest dobrze, bo mu kuzyn i chłopcy na podwórzu opowiedzieli. Ale w domu jest mama. A więc dobrze. Lewek pojedzie do domu, ale dopiero jutro, bo dzisiaj jest sobota, a w sobotę jeździć nie wolno. I w niedzielę nie mógł pojechać, bo nie było bryczki. Ale jutro już na pewno pojedzie. W poniedziałek Lewek nie płakał, ale chciał jeszcze jechać do domu. Dobrze, po obiedzie pojedziesz, ale mama się zmartwi, gdy wrócisz. Dlaczego mama się zmartwi? Bo za drogę będzie musiała zapłacić. A ojciec akurat nie robi, bo majster wyjechał i mama chora, bo się mała siostra urodziła i doktor dużo kosztował. Lewek westchnął ciężko i zgodził się grać w domino. A potem wieczorem znów zaczął trochę płakać, bo przypomniał sobie, że miał na stacji nowy kapelusz, który ojciec chciał zabrać do domu. Ale ojciec pewnie zgubił nowy kapelusz, a kapelusz pół rubla kosztował. I podyktował list do ojca, że nie płacze, że nie chce wrócić do domu, że wcale nie tęskni, bo chce być zdrów, żeby tatuś nie miał zmartwienia. I co się stało z kapeluszem? Ojciec odpisał, że kapelusza nie zgubił i przyniesie go na stację. Lewek dużo razy brał list i oddawał znów do schowania. I przestał zupełnie wybierać się do domu. I coraz mu lepiej wieś się podobała. Raz jeszcze miał Lewek zmartwienie. Zgubił chustkę do nosa. Jakże jej nie miał zgubić, kiedy tyle szyszek i kamieni nosił w kieszeni. Chustka się prędko znalazła. I jeszcze raz jeden strapiony był. Ale teraz już z własnej winy. Gwizdał i psztykał palcami wieczorem na sali. Kiedy nazajutrz przy śniadaniu pytano, kto wczoraj gwizdał na sali, Lewek pierwszy się przyznał. I psztykałem palcami, dodał i pokazał, jak psztykał. Lewek opalił się na słońcu, przybyło mu całych 3 funty na wadze, a kiedy wreszcie wracał do domu, obiecał, że na przyszły rok znowu przyjedzie i wtedy płakać nie będzie. Ani razu.